Witam was, kochani. W odcinku poświęconym Assassin's Creed 4 Black Flag Multiplayer. Przepraszam, że tak od razu działam bez żadnego wstępu większego, ale tutaj pójdźmy. Tutaj trzeba zabić kolesia wyglądającego tak jak pan po prawej. I tu na dole, po środku, mamy wskaźnik, gdzie on mniej więcej jest. Gramy dwóch na dwóch. To jest mój sojusznik. Creed's Girl. I tu mamy różne takie, na przykład próba wtopienia się. Dobra, on jest trochę dalej, więc ja sobie pobiegnę teraz. Tutaj może. Im większy mam ten celownik, tym jest bliżej ten radar. Chodzi o to, żeby się wtopić w tłum. Dostajemy punkty za to, że jesteśmy im bliżej, im lepiej. Jest tam prawdopodobnie. Tak. Tak, to było wykończenie. Mamy 1120 punktów. Na początku jesteśmy chyba łowcami, a potem zwierzyną. Trzeba uważać na to. Nie możemy się wtopić w tłum. I możemy również rozpraszać tłum. No właśnie, im kurczę wolniej, tym oni... Znaczy, im wolniej, tym oni lepsze te... Tam ucieka. Kurde. Popatrz go. Tak jest. To był on. Właśnie, chodzi o to, że kochani w Assassinie niestety trzeba się ukrywać. Albo stety, bo to o to chodzi tak naprawdę. Dobra, gdzieś tam daleko jest. Ktoś. O! Ajajaj, przepraszam. Zostałem ogłuszony właśnie. Pozabiłem cywila, ale to był on, ponieważ rzuciłem kasę i tylko boty się rzucają na kasę. Także to o to chodzi. To jest w ogóle szybka gra, także trzeba troszkę... Przegramy to niestety, bo wolno się poruszam. Bo to są początki, oczywiście. Gdzieś jest z przodu. No i wszyscy wyglądają, że tak powiem, ten. Kurde, dawaj. Gdzieś tu jest bliziutko i warto nie biegać. Wydaje mi się, że to... Nie, to nie tak. Dwie sekundy, niestety przegraliśmy to. Aj. Także grałem... grałem... Jako odbiegano oczywiście. Ale... no właśnie, teraz jesteśmy... Ukryj się, by zdobyć więcej właśnie punktów. I teraz mamy na przykład tak, że możemy sobie za punkty... na przykład wtopić się tu i poczekać... Że ty samotnie... Punkty. Lecą. Chodzi o to, że ja nie wiem, kim może być, bo widzimy radar, prawda? Także warto tutaj po prostu gdzieś sobie postać chwilę. Warto patrzeć, czy idzie przypadkiem nasz kolega. Tu można się wtopić i on wtedy samodzielnie idzie. Warto się rozglądać oczywiście. Oczywiście postacie zostają jak były. O, na przykład to mógł być on, tamten. Albo ten. Im jesteśmy bliżej. No właśnie, tam prawdopodobnie poszedł. Im jesteśmy bliżej, tym... A właśnie. Dziabnął mnie. No i mam teraz cooldowna. No i dobra, idziemy dalej. Jeżeli widzę człowieka, mogę sobie jakiegoś ujawnić.
ty z drużyną. Idzie tu prawdopodobnie. Można go ogłuszyć. Jeżeli podejdzie tu, a to jest na pewno on. Nie, na pewno jednak. Albo ten tu. Twój prześladowca zabił cywila i dobrze. 20 punktów. Prawdopodobnie ten. Trzeba zobaczyć, czy oni faktycznie jakieś ruchy dziwne wykonują. Nikt tak twardo nie chodzi. Pięknie. Aj, drugi był, kurde. Ale właśnie o to chodziło, że można sobie na przykład ten ogłuszyć przeciwnika i uciec wtedy. I to jest też fajna sprawa. Oczywiście multum jest tych opcji. Ja wam pokazuję po prostu teraz przykładową. Widziałem, że pan krzywo po prostu chodził, prawda? Tu sobie stonę. O! Gdzie on tu może być, kurde? Ktoś tu idzie. Wsianko. Idzie, idzie, idzie. Trzysta. Kurde. Ogłuszenie 200. Zadaję, o przepraszam. Ktoś idzie za mną? No, wiedziałem, kurde, że to w końcu się skończy, ale mam zestaw zdolności. Ale dziobnąłem go też. I tak wygrywamy. Teraz. Zastanawiam się, czy to nie on. Trzeba się ukryć, kurde. O, widzicie? Kurde, to są emocje, dopiero. O, na przykład to widać, że to on. Bo nikt nie biega, zobaczcie. Warto iść w tłumie, jak najbardziej się... 24 sekundy. Ale ogłuszyłem go za 200. I o to chodzi przede wszystkim. O, i to jest sporne ogłuszenie, ponieważ ja go też dziabnąłem. Także dostałem go 100. I dzięki temu wygrywamy. Tu można sobie podejść do nich. Pięknie. Twoja drużyna wygrała. Lady Black. Tak jest. Z więzienia Kartagina. I pięknie. Dobra, kochani. Tu jeszcze jakiś piąty był gracz. Ale to nie wiem, gdzie on był. Brązowe wyróżnienie. Ciach. To było moje pierwsze spotkanie tak naprawdę z Assassinem, więc... Więc i tak całkiem nieźle myślę, że mi poszło. No, wziąłem tylko samouczek, prawda? Ale jest to poziom drugi. Naśladowca. No i właśnie, te atuty można sobie zbrać. I wtedy na przykład wszyscy dookoła, w których się wtopiłem, przyjmują mój wygląd. Ponieważ wiadomy jest wygląd, kto jest, który ma który. Rewanż za. No ja rewanżu na razie nie chcę. Tak, chcę wyjść. No właśnie, mamy laboratorium, gdzie możemy sobie tworzyć własne gry. Mamy szkolenie, to są dwa szkolenia jakby. Znaczy, no dwa szkolenia, jedno jest podstawowe, drugie trochę zaawansowane. I są też filmiki, gdzie są pokazane różne umiejętności, jakie można stosować. Właśnie to rzucanie pieniędzy, że tylko boty się rzucają na pieniądze. Właśnie tak jak widzieliście tam wcześniej. No i ogólnie za co się dostaje punkty. Na przykład im bliżej jesteśmy celu, tym dostajemy więcej punktów za zabójstwo. No i tak dalej, Wataha, czyli po prostu
polegające na współpracy, właśnie. Gra niestandardowa i szybka gra, którą właśnie wybrałem wcześniej. Jeżeli będziecie chcieli więcej filmów z Assassina z multiplayera, to napiszcie mi w komentarzu, a ja na razie się z wami żegnam. Dzięki kochani, trzymajcie się, pa pa.